Dzień dobry. Witamy na kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Nazywam się Weronika Przecherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB-UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Podczas spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych czy transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas naszych seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań i mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Kalendarium naszych spotkań mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB-UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dane to nasza specjalność, jednak dzisiejszy odcinek Cyfryzacji pod lupą nauki będzie wyjątkowy. Będziemy przyglądać się danym szczególnie trudnym do analizy, czyli danym tekstowym. Analitycy DELAB-UW, Krzysztof Giody i Michał Paliński opowiedzą o wnioskach z badania, w ramach którego przeanalizowali ponad 110 tysięcy artykułów dostępnych online. Jakie narzędzia wykorzystali, gdzie napotkali na trudności i wreszcie dlaczego projektujący polityki publiczne powinni z ciekawością przyglądać się ich pracy? O tym już za chwilę, ale zanim przejdziemy do wystąpienia moich DELAB-owych kolegów, chciałabym przedstawić naszych dzisiejszych gości i komentatorów ich badania. A są nimi dr Alek Tarkowski, ekspert z ramienia Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, aktywista cyfrowy, strateg oraz socjolog technologii. Dr Alek Tarkowski jest fundatorem i dyrektorem do spraw strategii w europejskim think tanku Open Future Foundation. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Fundacji w Centrum Cyfrowym oraz członka Rady Dyrektorów amerykańskiej Fundacji Creative Commons. Badanie będzie komentować również przedstawicielka Akademii, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowczynią na WNE Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkinią m.in. Rady Koalicji na Rzecz Innowacji, Polskich Innowacji oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przez wiele lat główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Autorka 10 edycji badań mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, w których wykorzystywała różnorakie technologie informacyjne i też nimi się zajmowała. Zachęcamy do tego, żeby zadawali Państwo pytania w Q&A-u. Na podsumowanie części debaty oraz komentarzy postaram się zadać jak najwięcej z nich. Po wystąpieniu Krzyśka i Michała badanie będzie komentować dr Alek Tarkowski. Później o komentarz poprosimy dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek. To już chyba tyle z mojej strony. Możemy zaczynać. Dzięki wielkie, Weronika, za to wprowadzenie i bardzo dziękuję gościom za zjawienie się w celu komentarza naszej prezentacji. Już udostępniam ekran. Ja również wszystkich witam. Jest mi bardzo miło, że mamy teraz tą okazję porozmawiać o naszym badaniu. Okej, czy widać prezentację? Czyli tak jak Państwo widzą, dzisiaj opowiemy Wam o mapowaniu wyzwań społecznych związanych z rozwojem technologii przy pomocy różnych narzędzi text miningowych. Tak, i w pierwszym połowie naszej prezentacji osadzimy nasze badanie w szerszy kontekst. Opowiemy trochę więcej na temat inicjatywy Next Generation Internet, w ramach którego realizujemy to badanie, a następnie omawiamy cele badania, jakie mieliśmy wizje do tego, jakie metody wykorzystaliśmy i jakie widzimy potencjalne zastosowania. A w następnym kroku naszej prezentacji pokazujemy wyniki, zaprezentujemy narzędzie, które przygotowaliśmy i będziemy o tym dyskutować. Czyli tak jak Krzysztof wspomniał, wyniki tego badania powstały w ramach naszego uczestnictwa w projekcie NGI, Next Generation Internet,
Może Państwo słyszeli już o tym projekcie, bo jako DELA bierzemy w nim udział już od kilku lat. Jest to taki projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Taki olbrzymi badawczy projekt realizowany przez Komisję Europejską. I w ramach tego programu, w ramach NGI powstało wiele takich zespołów badawczych w całej Europie, które zajmują się tematyką przyszłości internetu i konsekwencji związanymi z tym rozwojem. Te zespoły wytwarzają różnego rodzaju technologie internetowe, badają różne aspekty tego rozwoju. My jako DELAB zajmujemy się mapowaniem wyzwań społecznych, przede wszystkim związanych z rozwojem internetu, o czym zaraz Krzysztof powie kilka słów więcej. Tutaj prezentujemy nasze konsorcjum. Jesteśmy w tym projekcie razem z Nestą, to jest taki instytut z Wielkiej Brytanii, który przewodzi naszemu konsorcjum. Oni zajmują się przede wszystkim badaniem politycznych aspektów rozwoju internetu, ale w ramach naszego konsorcjum mamy też partnerów akademickich, takie jak Aarhus University. Tutaj nasi koledzy z Danii badają rozwój sieci społecznościowych. Mamy też w zespole Edge Riders, to jest taki kolektyw hakerski, który prowadzi badania bardziej jakościowe, antropologiczne, w dyskusji dotyczących rozwoju internetu. No i jesteśmy my jako DELAB, Wydział Nauk Ekonomicznych, my zajmujemy się text miningiem. Dokładnie, czyli wykorzystujemy różne metody do identyfikowania trendów, identyfikowania trendujących tematów. Interesują nas wykrywania szczególnie interesujących wyzwań społecznych, wyzwań regulacyjnych i mapowania, jakie są powiązania między nowymi technologiami a różnymi wyzwaniami. I głównie opierujemy się nad takimi metodami text miningowymi, dzięki którym możemy analizować, jakie słowa występują w tekstach, jak słowa współwystępują, czyli jakie są powiązania między słowami. I też korzystamy z takich metod jak modelowanie tematyczne, czyli opieramy się nad różnymi zbiorami tekstów, głównie tekstów dotyczących wiadomości internetowych oraz innych źródeł internetowych. I z tymi metodami opracujemy zidentyfikowania najciekawszych zjawisk. I warto dodać, że nasze poprzednie analizy głównie opierały się właśnie nad wykrywaniem najciekawszych wydarzeń, bardzo ważnych eventów, ale również skupialiśmy się wcześniej nad pandemią, głównie z technologiczne aspekty pandemii. I tutaj widzicie Państwo adresy naszych wcześniejszych prezentacji. A korzystając z naszych doświadczeń, postanowiliśmy teraz spróbować coś nieco innego. I nasza dzisiejsza prezentacja odnosi się do tego typu pytania, w jaki sposób możemy wyjść z naszych baniek informacyjnych, w jaki sposób możemy nie tylko identyfikować ciekawe wydarzenia, ale również znaleźć odpowiedzi, w jaki sposób możemy różne problemy rozwiązać. I zauważyliśmy, że w naszych wcześniejszych badaniach opieraliśmy się głównie z wąską liczbę źródeł, czyli to są takie popularne portale jak Reuters, z świata technologii, Ars Technica. I to są bardzo dobre źródła, żeby być na bieżąco i ciągle monitorować, co ciekawego się dzieje. Natomiast wyłącznie opierając się na tych źródłach, jednak mamy ograniczoną wizję, jakie są pomysły nad rozwiązywaniami różnych wyzwań. I jest ogólnie w literaturze naukowej bogata tradycja
usystematyzowania wiedzy, na przykład poprzez przygotowanie przegląd literatur. I próbowaliśmy naśladować ten tok myślenia, czyli przygotowaliśmy różne kryteria do zbierania tekstów, czyli na przykład różnych haseł, różnych okresów czasowych i postanowiliśmy zakwalifikować wszystkie teksty, które nasze warunki spełniają, nie wykreślając żadnych źródeł, nie rezygnując z żadnych tekstów. I następnie wypracowaliśmy metodologię, która usystematizuje tej wiedzy, organizuje te dokumenty, ale również tym razem mieliśmy dosyć duży nacisk nad samodzielnym przeczytaniem tych najciekawszych tekstów, których mogliśmy wykrywać naszymi narzędziami. I mamy nadzieję, że ta prezentacja będzie ciekawa na przykład dla policy analysts, dla ludzi zainteresowanych z regulacjami, również dla innych badaczy. Tak, poznają Państwo teraz nasze motywacje, więc ja trochę opowiem o tym, skąd wzięliśmy dane, jak wyglądał ten nasz cały proces zbierania danych. Zaczęliśmy od tego, że tak jak Państwu przedstawiłem, w tym konsorcjum mamy różne zespoły badawcze z różnych europejskich krajów, które mają trochę różne perspektywy. Więc uznaliśmy, że to jest dobra okazja, żeby właśnie te perspektywy wpleść w sam proces ustalania, czym się będziemy zajmować. Zrobiliśmy sobie taki warsztat, w ramach którego ustalaliśmy, które tematy są z naszej perspektywy największymi wyzwaniami dla rozwoju internetu. Tutaj Państwo widzicie po lewej stronie cyfrową wersję tworzenia karteczek z tymi tematami. No i widać tutaj właśnie różnorodność tych podejść. My mamy tutaj tematy od kwestii związanych z fake newsami czy z mediami, które są wiarygodne internetowymi, czy też kwestiami równości, jaką wnoszą technologie albo której technologie zagrażają, tak? Czyli to hasło Inclusive Internet. I z tej takiej burzy mózgów, która trwała wiele godzin, udało nam się dojść do porozumienia i stworzyć takie sześć parasolowych tematów, tak umbrella topics, mówiąc po angielsku, które widzicie Państwo po prawej stronie. I pokażemy Państwu dzisiaj jeden z tych przykładowych tematów. Do każdego z nich, już tak operacjonalizując te tematy i przechodząc do tego, jak zbieraliśmy dane, z Krzysztofem żeśmy dopasowywali słowa kluczowe, tak zwane keywordy. Te słowa kluczowe pozwoliły nam zebrać dane z różnych sieci społecznościowych. Żeby to jakoś zobrazować, no to jeżeli mamy temat związany z prywatnością, tej privacy, identity and data governance, no to mieliśmy tutaj takie słowa kluczowe jak digital ID albo online privacy, tak, czy anonymity, tego typu słowa, które w naszym odczuciu pozwalają na zebranie jak najwięcej artykułów. Czyli chodziło o to, żeby te słowa były dość ogólne w tym pierwszym etapie, po to, żeby zebrać artykuły, które pozwolą nam głębiej wejść w tą tematykę i znaleźć bardziej szczegółowe klastry artykułu. Jeśli chodzi o same źródła, to tak jak Krzysztof mówił, podejście teraz mieliśmy inne niż do tej pory, czyli mieliśmy takiej zdefiniowanej listy źródeł, które publikują teksty dotyczące nowych technologii. Mieliśmy zdefiniowane tylko sieci społecznościowe, które uznaliśmy za w miarę reprezentatywne, czy może reprezentatywne tutaj to jest za dużo powiedziane, w każdym razie z użytkownikami, którzy na siebie nie nachodzą, którzy reprezentują trochę inne podejście do debacie o technologiach. Stąd, jak Państwo widzicie, wybraliśmy ostatecznie Twitter, Reddit i Hacker News, żeby mieć wgląd w taką dyskusję bardziej mainstreamową, to jest Twitter, jak uznaliśmy, Reddit, taką bardziej geekową, bardziej niszowe tematy, i też Hacker News,
z którego mamy mało artykułów, jak Państwo widzą, ale za to te dyskusje, które tam są prowadzone, są bardzo już szczegółowe i bardziej eksperckie, bym powiedział. I z tych trzech źródeł, przy użyciu słów kluczowych, które zdefiniowaliśmy wcześniej, i takich filtrów jak to, że te artykuły musiały być od 2018 roku aż do prawie że dzisiaj, zebraliśmy posty, w których znajdowały się linki do artykułów. Później te artykuły przy użyciu narzędzi web scrapingowych żeśmy pobrali i poddali analizie. Z chęcią opowiemy też o tym, jeżeli ktoś będzie miał pytania takie techniczne, jak to robiliśmy, z czym, jakimi problemami to się wiąże, jakie rozwiązania byśmy sugerowali, to z chęcią opowiemy, bo lubimy te techniczne aspekty tej pracy, ale dzisiejsza prezentacja przede wszystkim ma pokazywać cel tego narzędzia i jakościowe wnioski. Jeżeli spojrzymy na domeny, które nam się udało zidentyfikować w tych źródłach, to już tutaj Państwo widzicie, że one są bardzo urozmaicone. Czyli mamy, na pierwszym miejscu jest Medium, czyli platforma blogowa, gdzie jest dużo tekstów technologicznych. Mamy też bardziej takie tradycyjne źródła stylu The Guardian czy New York Times, Fox i tak dalej. Czyli ten mainstream technologiczny też tutaj łapiemy. Ale fajnymi źródłami wydają nam się te takie w stylu GitHub, gdzie mamy debaty open source'owe. GitHub się pewnie większości z Państwa kojarzy z platformą do udostępniania kodów źródłowych do różnych projektów IT, ale tam też są prowadzone blogi przez wielu twórców. No i mamy też takie magazyny stylu The Verge czy Ars Technica Wired, które wydaje nam się, że nadają ton tej debacie technologicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. Tak, i czyli mamy bazę, w którym są ogólnie tysiące różnych źródeł, czyli poprzedni slajdek były te najważniejsze, ale mamy kilka tysięcy, mamy bardzo duży ogon w tego rozkładu. I głównie opieramy się na tym, że mamy te dane tekstowe, czyli mamy tekst artykułu. Natomiast nie mamy jakiś taki wyrafinowany system na przykład tagów, nie mamy jakichś wskazówek dokładnie o czym są te artykuły. Wiemy wyłącznie tyle, że na przykład na hasło prywatność z platformy Twitter wracało nam dany post, który zawierał link do tego artykułu, ale nie jesteśmy pewni, nie wiemy, czy dany artykuł opisuje jakieś na przykład daną platformę, gdzie występuje jakiś problem z prywatnością, czy być może jest coś na temat zmian regulacyjnych, ewentualnie wpływ pandemii. Ogólnie wiemy tylko tyle, że dany artykuł jest powiązany z jakimś zagadnieniem. I naszym celem jest w taki sposób organizować te dane tekstowe, żebyśmy byli w stanie wyłapać takie niuanse, czy tutaj mowa na przykład o prywatności, problemy z prywatnością na przykład na TikToku, czy może mowa o czymś innym, czyli interesują nas takie bardzo granularne, bardzo małe, wąskie tematy. I żeby w taki sposób podejść do tego zagadnienia, żeby znaleźć jakieś metodę, która nam będzie organizować, grupować te dokumenty, możemy śladując literaturę wybrać różne kierunki, zrobić różne metody wykorzystać. Natomiast znowu wtedy nadejdzie ten problem, że nie znając rzeczywistości, nie możemy do końca rozstrzygnąć, która metoda jest najbardziej dokładna. I nasz kolega zespołu, Łukasz Navarro, przygotował bardzo ciekawe badanie, które też jest opisane w osobnym artykule, gdzie walidował te różne metody na podstawie bazy testowej,
gdzie akurat znamy, jaki jest rzeczywistość, znamy, jakie są kategorie tych artykułów, czyli wiemy, czy artykuł na przykład czy opisuje wydarzenia sportowe, czy odnosi się do świata polityki i tak dalej. I na podstawie takiego zbioru już jesteśmy w stanie przeprowadzić eksperyment, który wskazuje, jakie podejście jest prawidłowe. I na podstawie tego badania wybraliśmy kombinację metod, które z jednej strony opiera się na redukcji wielowymiarowości, a z drugiej strony również nad klastrowaniem przestrzeni. I może nie będziemy teraz wchodzić bardzo głęboko w szczegółach, ale wytłumaczymy już opierając się na wyniki, co to oznacza w praktyce. Tak, więc takimi głównymi produktami tego naszego badania to jest raport, który możecie znaleźć Państwo na naszej stronie. On jest tutaj zaprezentowany po lewej stronie, jego okładka. I tutaj on jest przede wszystkim skierowany do osób, które interesuje bardziej jakościowa część tej naszej analizy. Tam wszystkie te tematy parasolowe, które tam Państwo widzieli na poprzednim slajdzie, są przybliżone. Jest tam też taki pogłębiony case study jednego z nich. Za to, jeżeli kogoś bardziej interesują te aspekty data science, klastrowania, to jest osobny właśnie artykuł, który prezentuje wyniki poszczególnych algorytmów walidacji na tym w datasecie Reutersowym i tego typu kwestie. A dzisiaj pokażemy Państwu interaktywne narzędzie, które stworzyliśmy przy okazji tej naszej pracy. Tylko muszę jeszcze raz chyba zaszerować ekran. Share. Okej, dobra. To jest strona tego raportu, na której znajdziecie Państwo i ten raport jakościowy, i ten papier metodologiczny, a także mapki dla poszczególnych, już teraz przechodzimy do tego mięsa tego raportu, czyli mapki z naszymi artykułami, dla poszczególnych umbrella topics. Weźmy pierwszą z brzegu mapkę, która tyczy się tematu Access, Inclusion and Justice, czyli właśnie tematyki związanej ze sprawiedliwością, dostępem do infrastruktury internetowej oraz włączaniem, czy taką inkluzją społeczną na różnych wymiarach technologii. Tak, i no, pierwsza rzecz, co możemy zauważyć, że mapa przedstawia punkty, i punkty reprezentują nasze artykuły w tym zbiorze, czyli wszystkie artykuły w ramach Umbrella Topic, którą właśnie analizujemy. I najeżdżając na konkretny punkt, wyświetla się po pierwsze logo platformy społecznościowej, z którego artykuł pochodzi. Następnie widzimy tytuł artykułu, a na koniec nawiasach również domena, czyli strona internetowa, skąd dany artykuł pochodzi. I narzędzie również umożliwia na kliknięcie na dany punkt i z tym otwiera się w osobnym okienku dana strona i możemy ten artykuł przeczytać. Druga rzecz, co od razu możemy zauważyć, że te punkty stworzą różne chmury. Mniejsze, większe. Widzimy, że czasami te artykuły formują taki bardzo odizolowany grupę, czasami on jest częścią czegoś większego, więc jak to czytać tą mapę? I tutaj kluczem jest algorytm TSNE, który rozpoznawał, jakie są, które artykuły mają podobne słownictwo, które są podobne do siebie, i w taki sposób ten wielowymiarowy dane, takie jak są dane tekstowe, wprowadził do dwóch wymiarach w taki sposób, żeby sąsiadujące artykuły były jak najbardziej podobne do siebie, czyli w praktyce, żeby sąsiadujące artykuły opisali podobne zjawiska. Czyli opierając się na tym wizualnie, które artykuły formują te chmury, mogliśmy przeglądać te tytuły, mogliśmy otwierać te artykuły i mieliśmy taki wizualny taki detektyw, który nam podpowiadał, które artykuły są razem.
I następnie widzicie Państwo te różne tagi, te różne nazwy na mapie i to przygotowaliśmy już w ramach takiego eksperckiego analizy, jak byśmy nazwali tych osobnych małych grup. Czyli zaznaczyliśmy przede wszystkim te grupy, te małe tematy na mapie, które wydają nam się, że są ciekawe do dalszej analizy, które się przydadzą dla innych badaczy. I z tym zachęcamy do przeglądania tych artykułów w ramach tych małych grup. No i na koniec też jest sprawa tych kolorów, które jest kolejnym warstwem informacyjnym, czyli no co oznaczają te kolory. I kolory są z kolei przygotowane dzięki algorytmowi, który klastruje znowu w przestrzeni te dane, czyli ten algorytm rozpoznał, które grupy artykułów formują większą grupę, jakiś szerszy kontekst, dzięki czemu też możemy interpretować, które małe tematy są ze sobą najbardziej powiązane, które mniejsze tematy formują jakieś większe całość. I w naszej analizie również jest taka warstwa informacyjna, która odnosi się do tych szerszych tematów. Na przykład teraz Michał pokazuje tą grupę chmur takim zielonym kolorem. Nazwaliśmy to jako grupa Open Internet, czyli w ramach tej chmury głównie artykuły odnoszą się do tego typu sprawy jak media, wolność słowa i tak dalej. I to jest wyświetlane w tej tabelce na prawej stronie. Te słowa są charakterystycznymi słowami, które występują w tych artykułach w danej grupie. Czyli z jednej strony mamy ten jeden duży umbrella topic, który przedstawia mapa. W ramach niego mamy takie większe zbiorcze tematy, takie jak na przykład sprawa sytuacji kobiet, i albo mamy inny przed chwilą Open Internet, a w ramach tych szerokich tematów jeszcze możemy identyfikować często mniejszych podgrup tematycznych, które są bardzo ciekawe do dalszej analizy. Mhm. Tak, czyli tak jak Państwo widzicie, na tej mapie mamy ileś wymiarów, tak? Czyli przekazujemy informacje i kolorem tych klastrów, i tymi tagami, i też słowami kluczowymi, i jeszcze czwarty, czyli te lokalne klastry, czyli te grupy artykułów też są podobne. Ja dodam jeszcze jeden, już ostatni wymiar, obiecuję, który wydaje nam się bardzo trafiony, jeśli chodzi o to TSNI, i jego zaletą jest to, że oprócz tej lokalnej struktury, którą Krzysztof opisał, czyli to, że te artykuły podobne do siebie są w podobnym miejscu, to też grupy artykułów, które są do siebie podobne, są w podobnym miejscu. I to w żargonie tym dotyczącym klastrowania nazywa się globalną strukturą, czyli to, że te chmury podobnych artykułów powinny się znajdować w miarę koło siebie. No i to wydaje mi się, że to jest fajne do analizy, dlatego że to może służyć jako pewien rodzaj rekomendacji dotyczącej czytania. Tak? Jeżeli kogoś interesuje tematyka, dajmy na to, regulacyjna, to wystarczy tutaj spojrzeć na ten lewy, górny róg naszej mapki. I tutaj zobaczycie Państwo, że te chmury są do siebie zbliżone, tak? Czyli możemy znaleźć jakieś podobieństwo pomiędzy nimi. Czyli mamy tutaj debatę dotyczącą na przykład dyrektywy, znaczy praw autorskich i różnych tutaj kontrowersji w Europie związanej z wprowadzaniem tej dyrektywy, aż do tego stopnia, jak tutaj Article 13 has the EU killed the open internet, czyli jak widzicie Państwo, część tych artykułów jest też emocjonalnie tutaj naładowanych, ale tak, poza tą debatą dotyczącą copyright tej dyrektywy dotyczącej praw autorskich, mamy też kwestie ogólnie jakby związane z regulacją na przykład sieci społecznościowych, regulacji mowy nienawiści w internecie, czy też
net neutrality, czyli bardziej regulacje dotyczące infrastruktury, dotyczącej przesyłu danych, równości w dostępie, czyli też amerykańska perspektywa się nam tutaj objawia, czy sekcji 230, czyli też amerykański problem regulacyjny. Więc patrząc na tą mapę, można mieć ileś kluczy interpretacyjnych, tak? Czyli my tutaj dostrzegliśmy, że te klastry w lewym górnym rogu dotyczą regulacji, ale jak spojrzymy na przeciwną stronę, to zobaczcie Państwo, że mamy tutaj klastry dotyczące inkluzywności technologii, czy równości na różnych wymiarach, czy to równości płci, czy to równości rasowej, czy w edukacji włączającej różne przy pomocy technologii uczniów. Też bardzo ciekawe artykuły, tak, o równości w IT na przykład, znajdują się tutaj teksty. Na samym dole są artykuły, które mnie interesują akurat w szczególności, bo powiem, dotyczą w dużej mierze kwestii związanych z prywatnością i AI-em. Na przykład kwestie facial recognition, tutaj macie Państwo klaster, który opisuje losy tej technologii w różnych krajach, zastosowania przez siły policyjne, wezwania do zakazów stosowania tej technologii, takiego dylematu właśnie wolność versus bezpieczeństwo versus prywatność. Bardzo ciekawe artykuły dotyczące właśnie facial recognition, ale też samego AI-a, tak? Tutaj ta cała jasno-niebieska chmura dotyczy różnych zastosowań sztucznej inteligencji i jak Państwo widzicie, te tytuły tak trochę przeskakuje z jednego na drugi, ale mam nadzieję, że widać, że to nie są artykuły, przeważnie nie są artykuły stricte technologiczne, czyli jakby zastanawiające się nad wyższością jednego algorytmu nad drugim, tylko że wygląda na to, że udało nam się osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy na początku, czyli te artykuły mówią o społecznych aspektach związanych z rozwojem różnych technologii. Na przykład tutaj w tym momencie wyświetliłem artykuł Building Ethical and Responsible AI Systems. Tak, czyli właśnie odnoszący się do kwestii dylematów etycznych czy algorithmic bias, tak, tego typu kwestii. Stąd wydaje nam się, że to jest, jakby w tym leży moc tego narzędzia. Rekomendacja, tak, interesujemy się jednym klastrem, znajdujemy obok klastry, które są zbliżone, mogą dać nam jakąś trochę inną perspektywę. Narzędzie daje nam artykuły, które dotyczą technologii, ale też właśnie wyzwań społecznych z nimi związanymi i daje nam też możliwość analizy tych artykułów na różne sposoby, tak? Czy to przy szybkiego takiego wglądu na podstawie tych keywordów, które są z prawej strony. Możemy te artykuły czytać, bo te kropki są klikalne, jak Krzysztof mówił, szybki ogląd dają nam te tagi i tak dalej, więc jakby jest ileś modalności interakcji z tym narzędziem. Aczkolwiek jest to też, nie ukrywam, jakiś, nie jest to jakby zamknięty już produkt. My liczymy bardzo na różne pomysły, jak możemy go rozwijać od Państwa i liczymy na dyskusję, w ramach której powiecie nam Państwo, co moglibyśmy zrobić inaczej albo co widzicie Państwo, moglibyśmy jeszcze tutaj zrobić dalej z tym produktem. Tak, może ja jeszcze dodam, że to, co było dla nas dużą satysfakcją, to jest to, że ten zbiór artykułów zawierał często nie tylko jakąś problem, jakąś diagnozę jakiegoś problemu, ale często to były opinie eksperckie, raporty albo takie sugestie jakichś entuzjastów danego tematu do jakiegoś rozwiązania. I tutaj ciekawym przykładem na przykład były te artykuły odnoszące się do dyskryminacji poprzez algorytmów i tam znaleźliśmy ciekawe artykuły, które z jednej strony pokazują, jakie są techniczne rozwiązania tego zagadnienia, czyli w jaki sposób można stworzyć
systemy automatyczne, które są bardziej odporne na różnych przejawów dyskryminacji, jakichś historycznych wątków, czyli na przykład no ten algorithmic bias jako temat często się pojawia na przykład na systemach, na przykład dla szukających pracy, w jaki sposób można te systemy zrobić na bardziej sprawiedliwe. Ale poza tymi technicznymi sprawami też były sugestie na przykład odnoszące się do regulacji dużych platform, w jaki sposób można tych systemów albo wymusić nad twórcami takich systemów większej transparentności. I wyselekcjonowaliśmy kilka takich ciekawych wątków i one są opisane w naszym raporcie, więc oczywiście teraz nie mamy czasu, żeby wchodzić w te wszystkie różnorodne dyskusje, natomiast zachęcamy do zapoznania się również raportem. Super. Tak. Super. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę prezentację. Ta prezentacja to jest wiele różnych wątków, bo są i polityki publiczne, i analiza tekstu, i zmieniający się internet. I ja bym poprosiła o taki komentarz do być może nie tych wszystkich tematów, ale tych, które uzna Pan za kluczowe, doktora Alka Tarkowskiego. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałem powiedzieć o tym, dlaczego takie badania wydają mi się niezmiernie ważne i przydatne z perspektywy, to się mówi praktyka, choć to jest jakiś dziwny termin, ale nie akademicki. Jestem w ogóle z wykształcenia socjologiem, dumnym absolwentem Karowej, ale zająłem się pracą na pograniczu badań, ale nie akademickich i działalności rzeczniczej, działalności społecznej. Jestem, można by powiedzieć, aktywistą. I w mojej pracy bardzo dużo zajmuję się politykami publicznymi na poziomie europejskim. Jednym z naszych głównych wyzwań jest zrozumienie debaty, która dzieje się dookoła nas, bo dowolna propozycja, na przykład ustawodawcza w Brukseli, czy nawet jakaś inicjatywa public policy, generuje w tym momencie ogromny zbiór debat, stanowisk, raportów, analiz, które potem są, że tak powiem, oblepiają się w tej przestrzeni medialnej jeszcze komentarzami, tweetami i tak dalej, i tak dalej. I jest to wiedza, która jest niezmiernie ważna w zrozumieniu tego ekosystemu, w którym ja funkcjonuję, zrozumienia, kto jest moim sojusznikiem, kto jest moim przeciwnikiem, kto... I to jest może najprostsze, prawda, rozróżnienie, ale jeszcze równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest sprawdzenie, kto może zrozumiał coś z tej sytuacji innego niż ja, bo są to zazwyczaj dokumenty bardzo skomplikowane, o konsekwencjach, które wcale nie są oczywiste i nie do końca jeszcze przewidziane, i uczestniczy się w takim masowym procesie, mam wrażenie, jednoczesnego działań rzeczniczych, także lobbystycznych, ale też działań na rzecz zrozumienia debaty i przedmiotu debaty. Jest to wszystko bardzo złożone i na co dzień operuje się narzędziami, bardzo bym powiedział, prymitywnymi. Co ciekawe, nawet te narzędzia, że tak powiem, oficjalne nie są zbyt, bym powiedział, ambitne i mam wrażenie, tkwią korzeniami w jakiejś, nie wiem jakiej epoce, ale na pewno nie współczesnej. Na przykład bardzo często biorę udział w konsultacjach unijnych, które też są jakimś próbą sondowania opinii, sondowania wiedzy. No i to jest po prostu formuła, proszę 3 tygodnie na przesłanie nam PDF-a, prawda? Więc jeszcze potem te stanowiska są zaklinane w tych plikach. Nam się zdarzało kilkukrotnie próbować zrozumieć debatę nad jakimś dokumentem i ściągaliśmy te 100 PDF-ów, próbowaliśmy je kopiować i szczerze mówiąc szybko dawaliśmy sobie spokój. Albo robiliśmy to metodami nienaukowymi i też niesystematycznymi. Sadzaliśmy na przykład jednego z naszych młodszych analityków, który czytał wszystko, próbował coś tam kodować i tak dalej. Opowiadam o tym wszystkim, żeby pokazać, jak dużo można zyskać tego rodzaju narzędziami, które Michał i Krzysztof pokazali. Kilka rzeczy wydaje mi się w nich bardzo ważne. Po pierwsze to, że one pokazują obraz na przestrzeni wielu różnych serwisów, z których każdy jest jakimś polem debaty i fajnie opowiadaliście o tym, że te pola są i różne, na przykład niektóre są bardziej techniczne, są specyficzne miejsca, gdzie można znaleźć różne środowiska i one się uzupełniają też. To jest też szczególnie ważne w takiej pracy aktywistycznej, gdzie my nie mamy, nie wiem, organizacji branżowych zrzeszających wszystkie organizacje, tylko musimy
mozolnie zorientować się, kto może na przykład być naszym sojusznikiem. Drugie, co mi się wydaje bardzo ważne i ciekawe, to że robicie wizualizację danych i tu akurat naszła mnie taka myśl akurat trochę krytyczna, dotycząca ewentualnych użytkowników, a nie was, żeby było jasne. Znaczy ja się zorientowałem, że mi samemu brak trochę kompetencji, żeby tego używać, choć mam wrażenie, że nabyłem pewną wiedzę o wizualizacji danych, mam poczucie, że coś wiem o tym. I wydaje mi się, że ja nie wiem, czy ta wiedza istnieje, ale mam takie poczucie, że te wizualizacje bywają takimi zaklętymi trochę narzędziami. Ja widzę bardzo duży w tym potencjał, ale przyznam się szczerze, że mając nawet dostęp, nawet nie muszę was prosić, jak usiądę i chyba spróbuję to zrobić, to nie wiem, czy będę umiał sobie wykonać ćwiczenie, które by było dla mnie przydatne, bo rzeczywiście można tam się bardzo dużo zorientować. I to może są takie wątki, już kilka poruszyłem, na których się zatrzymam, bo rozumiem, że możemy też chwilę porozmawiać. To, co może jeszcze, przepraszam, jedno powinienem powiedzieć, to też wydaje mi się świetne w tym programie Next Generation Internet, którego jesteście częścią, że on inwestuje w tego rodzaju badania, bo jest to też bardzo duży projekt typu Research and Development. Tam po prostu są finansowane różne prototypy małych, często technologii internetowych, stricte prace programistyczne. I to, że w tym pakiecie zrozumiano, że warto też właśnie o tej otoczce społecznej myśleć, to mi się wydaje niezmiernie ciekawe. I teraz tylko nie wiem, czy to ja powinienem wam zadać jakieś pytanie, czy wy mnie. Tak, dziękujemy bardzo za te zachęcające słowa. Tak ogólnie tak, ten przestrzeń właśnie w Next Generation Internet i w powiązanych projektach faktycznie powstaje bardzo dużo ambitnych projektów, bardzo dużo debat i potem jednak zawsze jest taka chwila, że trzeba się zastanawiać nad tym, jak coś będzie żyć dalej albo jakie są te powiązania z innymi tematami. I właśnie tutaj też pomyśleliśmy o tym, że jakby ta technologia, którą tutaj testujemy, on jest takim metodzie eksperymentacyjnym, czyli że to, że teraz pokazujemy te wyniki akurat na tej zbiorze, to jest bardziej taki demo, a fajnie by było jeszcze się zastanawiać, czy w jaki sposób można by było to wykorzystać do jakiejś konkretnej policy pytania, czyli na przykład czy jeżeli ktoś ma jakieś, właśnie tak jak wspomniałeś, że było taki case, że było dużo danych tekstowych i ktoś musiał to przeczytać ręcznie i coś tym dalej działać. Ciekawie jest, czy udałoby się na przykład nam z tą metodologią od razu dać taką mapę z dokumentami. To jest bardzo ciekawe, bo to też jest pytanie, kto mógłby być waszym klientem? Bo oczywiście ogólnie pewnie wszyscy będą kiwać głową, że więcej wiedzy jest dobrze mieć, że się gubimy w natłoku informacji i takie narzędzia są przydatne, ale prawda jest taka, że w praktyce można sobie radzić też bez tej wiedzy. Ja często działam z organizacjami takimi dużo bardziej aktywistycznymi, które z mojej perspektywy pracują na bardzo, że tak powiem, prostych schematach analitycznych, na pewnych uproszczeniach, których ja bym nie chciał robić w moim think tanku, ale które są wystarczająco skuteczne do na przykład walki o prawa użytkowników, na których im zależy. Więc to jest też ciekawe, no bo to jest takie pytanie, to jest pewien paradoks dla mnie, że w tym natłoku informacji działania porządkujące informacje też są wyzwaniem. No ale tak jak powiedziałem, taki jeden dla mnie oczywisty klient umowny to są instytucje jakby organizujące wszelkie takie debaty, czyli gdy debaty są regulacyjne, no to regulatorzy. To najbardziej to widzę, to znaczy taka Komisja Europejska, no ale to
To by było po prostu cudowne, gdybym na tych stronach, gdzie na razie mogę przeklikać się jeszcze dosyć niewygodnie przez te wszystkie PDF-y, z boku miałbym taką mapę, która by mi po prostu zarysowywała tą debatę i bym na dzień dobry widział, że na przykład jest pięć osiowych tematów albo trzy obozy o wyrobionych poglądach. I mi się wydaje, że to nie jest science fiction. To jest najciekawsze, bo to wasz projekt pokazuje, prawda? Niemniej, no jak wiadomo, z cyfryzacją administracji bywa różnie. Bardzo bym tu liczył, bo to nie musi być moim zdaniem Komisja Europejska. To może być pojedyncza instytucja, ktokolwiek, kto musi wziąć trochę odpowiedzialność, kto naprawdę powinien przyjrzeć się oglądowi debaty, więc bardzo liczę na to, że może jakiś i będę usilnie też nad tym myślał, jaki podmiot mógłby, może jakiś mniejszy, taki bardziej zwinny, po prostu udowodnić, że z takim narzędziem da się pracować. Dzięki za Ja ten. jeszcze może, jeśli pozwolicie, dodam jedno pytanie, które pojawiło się na naszym Q&A i które jest bezpośrednio związane z tym wątkiem naszej dyskusji, a mianowicie, jeśli udało Wam się zmapować problemy, to czy zmapowaliście też rozwiązania i czy są takie rozwiązania, które powtarzają się w ramach tych artykułów? Bo rozumiem, że jedną kwestią jest właśnie mapowanie tych poszczególnych problemów, ale zupełnie odrębną, która też może być wykorzystana na potrzeby polityk publicznych, jest właśnie mapowanie rozwiązań. Więc jeśli chodzi o takie ilościowe podejście do tego tematu, to nie podjęliśmy się, prawdę mówiąc. Mieliśmy takie dyskusje, czy szukać, czyli jak wchodzić nie tylko w częstotliwość występowania różnych słów, ale właśnie bardziej w semantykę i sprawdzać, które teksty mają taki wydźwięk właśnie rozwiązań, czy tak szukać tekstu, gdzie będzie o solutions i tak dalej, ale nie poszliśmy w tą stronę. Za to w raporcie jest cały taki case study dotyczący tego tematu Access, Inclusion and Justice, w którym Krzysztof dokładnie pokazał, jakie są challenges and solutions, czyli jakby taką jakościową robotę wykonał, tak, dla tego umbrella topic. Przy czym no ona była o tyle właśnie uproszczona, jakby była prostsza, że to narzędzie dało mu konkretnie, tak, te artykuły z tego tematu, jakby to narzędzie pozwalało przefiltrować artykuły. Dzięki. Ja chciałabym, żebyśmy przeszli teraz do komentarza dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, a później jeszcze zrobimy sobie taką rundę pytań, bo one się pojawiają na Q&A i podejrzewam, że sporo jeszcze tutaj wątków będziemy mogli w naszej dyskusji poruszyć. Pięknie dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że to, co panowie zaprezentowaliście, jest fascynujące i wydaje mi się, że daje strasznie dużo możliwości wykorzystania. Oczywiście ten ostatni wątek, który wynikał z pytania o rozwiązania, jest bardzo ważny, bo oczywiście identyfikacja problemów to jest dopiero początek całego procesu w budowaniu polityk publicznych, bo oczywiście najpierw trzeba zidentyfikować to, co jest potrzebne, natomiast poszukiwanie rozwiązań jest niebywale ważne. Dla mnie to są pytania, zacznę może od moich bardziej pytań, a później jakichś pomysłów, do czego można by było wykorzystać to, co już panowie przygotowaliście i co cały zespół przygotował. Wydaje mi się, że jest niebywale ważne, czy w zależności od tego, do czego tego narzędzia byśmy chcieli użyć, niebywale ważne jest zidentyfikowanie źródeł tekstów, z których będziemy korzystać. I teraz, czy macie panowie jakiś pomysł, sposób na to, żeby rozpocząć całą procedurę właśnie od tego, żeby dobrze dobrać źródła, z których się korzysta, dlatego że nieprawidłowy, niedobrze wycelowany dobór źródeł da nam nie to, czego poszukujemy tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, znowu, czy macie panowie jakąś radę na to, aby dobierać, bo to też jest, wydaje mi się, jakby drugi próg, który trzeba przejść, w sposób odpowiedni dobrać słowa klucze.
Dlatego, że znowu, nawet jeśli trafimy prawidłowo te źródła, z których będziemy tekstowe, z których będziemy korzystać, to znowu, jeśli nieprawidłowo wprowadzimy do tych źródeł słowa kluczowe, to znowu efekt nie będzie, wydaje mi się, no, satysfakcjonujący. Więc czy w jaki sposób się do tego zabierać, tak, żeby mieć jakby efektywny zbiór później tych zasobów, z których warto korzystać przy temacie, który nas interesuje. I teraz kolejna jeszcze rzecz, też bardziej w obszarze pytań, bo to są klastry, prawda? I na dodatek fajnie ustawione, bo powiem, tak jak zrozumiałam z panów prezentacji, klastry, które są obok siebie, gdzieś na siebie zachodzą tematycznie, prawda? Ale teraz moje pytanie brzmi, bo tak jak przynajmniej panowie, ja też oczywiście wchodziłam na stronę i zaglądałam, próbowałam też identyfikować te źródła tekstowe, z których te klastry były budowane, ale wydaje mi się, że jeszcze można je podklastrować, tak? Czyli dodatkowe słowa klucze wprowadzić w ramach klastrów po to, żeby bardziej precyzyjnie, no bo my mamy olbrzymie, de facto to, co panowie pokazali, to są olbrzymie zbiory tekstów. I teraz jeżeli ja potrzebuję do jakiejś polityki publicznej dobrych źródeł, no to tak jak powiedziałam, muszę wyjściowo wiedzieć, z czego korzystać, po co sięgać, jeśli chodzi o źródła, dobrze zidentyfikować słowa klucze, ale może to będzie za szeroko i może jest potrzeba jeszcze takiego podklastrowania i czy to jest w ogóle możliwe. Więc to są te rzeczy, które wydawały mi się tak na pierwszy rzut oka ważne z mojego przynajmniej punktu widzenia. Natomiast zastanawiałam się, do czego moglibyśmy korzystać, do czego wykorzystać to narzędzie panów. No, ja muszę powiedzieć, że ostatnio strasznie dużo się dyskutuje na temat inflacji na całym świecie i polityki monetarnej, i na przykład zebrać źródła, które analizują sytuację dotyczącą polityk monetarnych w różnych krajach, w odpowiednim kontekście oczywiście, bo każdy kraj ma swój własny kontekst, i zobaczyć, jak ta dyskusja się toczy, czyli, no bo jesteśmy, wydaje mi się, gdzieś w tym konkretnym przypadku, myślę o politykach monetarnych, o politykach pieniężnych, jesteśmy gdzieś na progu podejmowania decyzji, czy nie powinniśmy zmieniać pewnych reguł, w oparciu o które polityki są prowadzone. I teraz wydawałoby mi się niebywale interesujące zebranie tych dyskusji, które się toczą na całym świecie właśnie w tym kontekście polityk monetarnych. Kolejny pomysł, który wydaje mi się być istotny, też od dłuższego czasu, wydaje się, że już tak powiem OECD, bo myślę o projekcie OECD, tutaj do konsensusu doszło, myślę o podatku cyfrowym, tak? Czyli jak debata dotycząca podatku cyfrowego wyglądała na świecie, w Europie, czy w ogóle w krajach OECD-owskich, ale także szerzej. Co z tego wynika, tak? Bo oczywiście zapewne w tej debacie było mnóstwo rzeczy, które pokazywały, jakie będą skutki. A więc znowu wrócę na chwilę do tego podklastrowywania i szukania rozwiązań, znaczy tego kolejnego kroku, prawda, czyli szukania rozwiązań, czy właśnie dałoby się podklastrować, wprowadzając dodatkowe słowa klucze, gdzie cokolwiek by było na temat tego, jakie są sugestie dotyczące rozwiązań. W obszarze ochrony zdrowia, myślę, że tych tematów ważnych, które można by było, przy których można by było skorzystać z tego narzędzia, wydaje mi się, jest strasznie dużo. Zrównoważony rozwój, nawet na poziomie przedsiębiorstw, tak? Właściwie w tej chwili w Europie, we wszystkich krajach spółki, które notowane są na giełdzie, muszą przygotowywać, to jest obowiązek, muszą przygotowywać raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju i, znaczy,
jakie, co stosują u siebie firmy. Byłoby niebywale ciekawe zobaczyć, nawet i tu właśnie źródło mogło być jednoznaczne, zebrać te raporty, które są przedstawiane przez firmy i zobaczyć, co tak naprawdę w nich jest tożsamego, co jest innego, a z tego inne firmy mogłyby wyciągać wnioski, bo wydaje mi się, że te różnice pokazywałyby, jaką ścieżką można pójść, żeby być jeszcze bardziej efektywnym, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Więc wydaje mi się, że tych tematów jest naprawdę strasznie, strasznie dużo. Dziękuję. My też dziękujemy za ten komentarz. Pytania na naszym Q&A cały czas się pojawiają. Ja może zostawię je na koniec naszego nagrania, a teraz poprosiłabym naszych delabowych analityków o odpowiedź na te wszystkie pytania, które się tu pojawiły, a przynajmniej część z nich. Tak, dzięki wielkie za ten głos, za te sugestie i pytania. Są bardzo inspirujące. Jeśli chodzi o, tak odpowiadając nie w kolejności, jeśli chodzi o to pytanie o politykę monetarną i właśnie tego typu kwestie, to my podejmowaliśmy wcześniej w naszym projekcie takie próby klastrowania i analizy tematów pochodzących z tekstów naukowych. Badaliśmy artykuły z różnych repozytoriów, working paperów, żeby być tak na bieżąco bardzo, czyli tych artykułów jeszcze nie opublikowanych. Braliśmy artykuły z Archive i z SSRN. I to jest wdzięczniejsza robota, bo tamte teksty są bardziej ustrukturyzowane, mają podobne słownictwo, mają keywordy, więc to się lepiej bada. Ta metodologia, którą teraz wykorzystywaliśmy, wydaje mi się, że o tyle byłaby fajna w zastosowaniu do tekstów naukowych, że powinna klastrować właśnie artykuły, które dotyczą jakichś nowych rozwiązań, tak? Żeby jakiegoś nowego podejścia, nie wiem, czy w polityce monetarnej, czy w jakimkolwiek innym temacie, tak? Więc to powinien być jakiś osobny klaster, który nam powinien od razu zwracać naszą uwagę. Więc takie odsiewanie tych nowości. Jeśli chodzi o dobór źródeł, to no właśnie w tych pierwszej części naszego projektu mieliśmy tę taką stałą listę i tam kierowaliśmy się przede wszystkim popularnością. Sprawdzaliśmy rankingi stron w takich agregatorach w stylu Alexa czy tam SimilarWeb. Patrzyliśmy, które strony są często odwiedzane w różnych częściach świata i stamtąd zbieraliśmy artykuły. No i dostawaliśmy mainstream. A teraz patrząc na artykuły, które są szerowane przez użytkowników, my outsourcujemy ten problem. Nadal kryterium dla nas jest to, co wzbudza zainteresowanie, jakiś głos w debacie, ale przerzucamy już tej odpowiedzialność na użytkowników, tak? Dzięki czemu dostaliśmy listę źródeł, z których naprawdę część no, zaskakiwała nas, tak? Bardzo mocno. Krzysztofa, jak to czytaliśmy, tak? Czy jakieś strony, które są popularne w Afryce, dotyczące technologii i właśnie tam, nie wiem, były artykuły dotyczące zrównoważonego rozwoju, wykorzystania blockchaina, tak? Jakieś zupełnie różne perspektywy, które odmienne od takiego, tej właśnie europejskiego czy amerykańskiego spojrzenia na technologię, tak? O ile ktoś pisał po angielsku w jakiejkolwiek części świata, to po prostu to zbieraliśmy. Dlatego mamy duży ogon tych artykułów tutaj. No ale problemem jest to, że to są popularne artykuły, tak? Tutaj jeżeli będziemy patrzeć na właśnie liczbę udostępnień, liczbę tych polubień i tak dalej, to jest nasze kryterium. Nie do końca jakość, właśnie eksperckość tych artykułów. No, to się oczywiście muszę tutaj zrobić ten disclaimer. Jeżeli będziemy chcieli patrzeć na eksperckość, no to właśnie sięganie, wydaje mi się, pod working papery czy artykuły naukowe. Jeszcze tylko krótko powiem o tych keywordach może, że no nasze podejście z Krzysztofem było takie, żeby te słowa były bardzo ogólne. Takie, żebyśmy ten wymiar właśnie zbierania jakichś takich bardziej szczegółowych tematów dopiero odkrywali to przy użyciu tych naszych narzędzi klastrujących, tak? A jeżeli chcieliśmy badać prywatność w internecie, no to po prostu musiało padać tam online privacy czy GDPR, czy tego typu słowa, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć. To musiały być takie słowa, że po prostu jeżeli ktoś pisze jakkolwiek o prywatności w internecie, to musi ich użyć, tak? Jako filtry tam dodawaliśmy, nie wiem, to, że musiało tam paść, nie wiem, internet albo technologia jeszcze w tym artykule, żebyśmy też nie mieli o prywatności w świecie offline'owym, tutaj na tym przykładzie.
patrząc. I jeśli chcielibyśmy mieć teksty dotyczące konkretnych rozwiązań, to widzę, że tutaj już dwa głosy się pojawiły właśnie kierujące nas w tą stronę, no to jest to może, Krzysztof, jakieś pytanie, no może powinniśmy stworzyć taką listę, która by podklastrowywała, jak to pani doktor właśnie określiła, te nasze duże klastry w stronę tych rozwiązań. Nie? Tak, ja może tutaj dodam, że te wszystkie wątki odnoszące się do źródeł, jakości źródeł oraz do jak bardzo szerokie jest ten zakres tematyczny, to są kluczowe punkty tego badania, czyli często dostaliśmy feedback odnośnie źródeł i właśnie tutaj naszym celem było to, żeby dać taką mapę dla na przykład dla naszych partnerów w projekcie, którzy mogliby opierając się na tych mapach na przykład organizować warsztat jako taki conversation starter, który dałby od razu taką intuicję, jakie są obecnie te kluczowe tematy. Natomiast no, to jest bardzo szerokie, tak jak to pani słusznie zauważyła i faktycznie te klastry niekiedy są bardzo duże. I myślę, że dla nas może jako taki drugie życie tego projektu, jakaś aktywność po projekcie, to właśnie taki pomysł jest to, żeby właśnie iść w takim kierunku, żeby najpierw odbywać tego typu rozmowy, jakie są obecnie potrzeby tak naprawdę poznawania jakichś zagadnień, czyli tego typu rzeczy, co pani wspomniała. I następnie przemyśleć właśnie, jakie są te kluczowe źródła danych, skąd mamy jakieś nadzieje, że coś wartościowego znajdziemy, bo my w tym momencie opieraliśmy się bardziej w kierunku tego, że naszym zadaniem jest dać taki szeroką perspektywę i próbowaliśmy zademonstrować, że w ramach tej szerokiej perspektywy i tak można znaleźć jakieś ciekawe zagadnienia, jakieś ciekawe rozwiązania, ale faktycznie takim drugim krokiem powinno być to, że żebyśmy dostali taki sygnał, że okej, interesuje nas na przykład równoważony rozwój wyłącznie, a w ramach równoważonego rozwoju to i to zagadnienie i wtedy mielibyśmy taki bardzo wielki fokus i wtedy moglibyśmy sprawdzić, na ile nasze mapy się przydadzą do jakiegoś konkretnego zadania. Ja jeśli mogę, jeszcze bym się odniósł do takiego pytania, znaczy właściwie sugestii Alka z jego wypowiedzi wcześniejszej o tej barierze, czy tutaj koszcie wejścia w te wizualizacje. To bardzo dziękuję za ten głos, bo myślę, że to jest dla nas jeszcze motywacja, żeby uprościć to narzędzie dalej. I ja tak to zasugerowałem w trakcie tego wystąpienia, że jakby takim naturalnym rozwojem dla tego narzędzia jest po prostu takie narzędzie rekomendujące lekturę. To coś z tylu po prostu, tak jak często jest w różnych portalach, przeczytaj powiązane, tak? Tylko na taką bardzo dużą skalę, czy już nie w ramach jakiegoś jednego źródła, czy tutaj wyszukiwarce internetowej, tylko w określonym korpusie tekstów. I to można by robić na poziomie właśnie bardzo zbliżonych artykułów do jakiegoś zagadnienia, ale też właśnie tych takich okolicznych klastrów. I wydaje mi się, że to byłoby takie prostsze w odbiorze jeszcze dla tak przybliżając jeszcze to narzędzie. Na naszym Q&A pojawiają się pytania i to są pytania dotyczące i metodologii, i waszego podejścia do danych tekstowych. Pierwsze pytanie, które chciałabym zadać, to jest charakter treści dostępnych w internecie, bo jak zauważa jeden z użytkowników, te treści dostępne na Twitterze i innych portalach, które badaliście, mogą być nasączone różnymi emocjami. Nie zawsze są to emocje pozytywne. Jak podchodziliście do tej wyjątkowej specyfiki grup internetowych oraz czy myśleliście o tym, żeby zbadać,
czyj głos był uwzględniany w przyjmowanych rozwiązaniach, czyli są jakieś propozycje rozwiązań dostępne w tych tekstach, ale czyjeś rozwiązanie, której ze stron rozwiązanie w końcu przeważa. Ja też chciałam zadać pytanie wszystkim panelistom i koreferentom, a mianowicie to badanie, które prezentowali dzisiaj Krzysiek i Michał, ono ma taki charakter też bardzo praktyczny. I czy wierzycie, czy jesteście przekonani, że w ten sposób właśnie w przyszłości będą analizowane problemy społeczne? Bo z tego, co się szczególnie pojawiło w komentarzu doktora Tarkowskiego, wynika, że nie jest to dzisiaj powszechna praktyka. Jeszcze trochę czasu nam zostało, żeby tak było. W jakiej perspektywie czasowej możemy myśleć o praktycznym zastosowaniu takich rozwiązań, jakie tutaj przedstawiacie? To ja może odnoszę się do tego pytania odnośnie charakterystyki treści, czyli czy badaliśmy ten nacechowanie emocjonalne użytkowników. I tak, myślę, że to jest ważny kontekst. Tutaj zauważyliśmy, że po pierwsze mieliśmy takie uwarunkowania techniczne, że z jednej strony dostaliśmy silne komentarze w kierunku tego, że o ile wcześniej badaliśmy wyłącznie 14 źródeł, no to jednak mamy taką perspektywę, w jaki sposób dziennikarze z mainstreamowych platform postrzegają świat, więc dostajemy taką mocną sugestię, żebyśmy jednak się otwierali w jakimś kierunku. I próbowaliśmy różne rozwiązania, typu na przykład są takie usługi, które umożliwiają na pobieranie wiadomości internetowych z różnych krajów, na przykład takie monitorowanie mediów pod kątem wiadomości. Próbowaliśmy iść w tym kierunku, ale uznaliśmy, że nadal to jest trochę pod kątem, mamy takie treści mało eksperckie, a bardziej w kierunku jakichś poszczególnych eventów i wydarzeń. I dlatego wybraliśmy ostatecznie te media społecznościowe, bo tam technicznie, jeżeli ktoś ma dostęp do API tych platform, no to może w taki intuicyjny i w miarę w prosty sposób posty pozbierać. I te posty są nacechowane emocjonalnie i to jest dobry punkt. Natomiast my głównie, w sensie wyłącznie w tym badaniu opieraliśmy się na tych postach, które zawierały jakieś odnoszenie się do jakiegoś dokumentu zewnętrznego. Czyli pytanie jest takie, czy jeżeli ktoś miał na Twitterze udostępniał jakiś artykuł, który uwzględnił jako ciekawe i warto dyskusji, czy może te dokumenty są również nacechowane emocjonalnie i czy to ma jakieś niebezpieczeństwo. Ciężko jest teraz powiedzieć taką definitywną odpowiedź na to pytanie. Założyliśmy, że internauci będą udostępniać takie treści, które uważają za warto dyskusji, który generuje jakieś emocje, który generuje dalszą dyskusję i uważaliśmy, że po tym monitorowaniu mediów, których robiliśmy wcześniej, to będzie takim ciekawą zmianą perspektywy i że te artykuły będą po prostu ciekawe dla nas do czytania pod kątem i jakby nie uwzględniliśmy sam post, który zawierał ten link. Jako ciekawostkę mogę dodać, że też mieliśmy kiedyś taki plan, żeby zbadać te artykuły w powiązaniu z tymi mediami społecznościowymi, czyli na przykład zbadać artykuły udostępnione na przykład na Twitterze, które mają na przykład najbardziej negatywne komentarze albo najbardziej pozytywne, używając analizy sentymentu. I przygotowaliśmy akurat taki blog post, który uwzględnił na przykład dyskusję o prywatności na platformie Hacker News i tam, jeżeli kogoś interesuje, zachęcamy, to jest na Towards Data Science, ukazał się ten post blogowy. I konkluzja była taka, że
że te emocje faktycznie mogą być bardzo pozytywne, bardzo negatywne, natomiast często te emocje wynikają na przykład nie z ważności tematu, ale wynikają bardziej z prezentowaniu danego zagadnienia. Czyli na przykład mogę mieć bardzo pozytywny artykuł na temat na przykład jakiegoś produktu, jakiegoś cyfrowego gadżetu i niekoniecznie odnosząc się do prywatności, więc uwzględniliśmy, że to jest taka pułapka trochę ocenić tych treści, tych artykułów pod kątem emocji w postach. Więc trochę długo tutaj, ale pokazuje ten trochę jakby ten złożoność, który jest związany z tym, żeby zbierać te teksty i uwzględnić tych źródeł, że to jest jednak spore wyzwanie i potem następnie mamy ten problem, że włożąc do modelu nasze wyniki silnie są uzależnione od jakości tych źródeł. Tak, ale to jest ciekawe pytanie badawcze, nie? Czy to nacechowanie i polaryzacja, nacechowanie emocjonalne i polaryzacja na Twitterze przekłada się na polaryzację tekstów, które są tam szerowane. Możemy to sprawdzić, bo mamy te teksty z różnych platform i właśnie zrobić tę analizę sentymentu i porównać. Tak, czyli na przykład jak mamy artykuły z Guardiana, który zbieraliśmy przez dłuższy czas, żeby porównać nacechowanie emocjonalne tych artykułów, których również znaleźliśmy na Twitterze. No to jest potencjalne pytanie badawcze. Albo pytanie do jakiejś pracy tutaj magisterskiej czy licencjackiej. Dziękujemy za tą sugestię. Tak. Aby padło jeszcze to pytanie o ten, czy ich głos był uwzględniany w przyjmowanych rozwiązaniach. No tutaj już pytający za dużo trochę wymaga od naszego narzędzia. Tego niestety nie będziemy w stanie sprawdzić, ale dałoby się to na pewno nabudować na tym narzędziu, jeżeli byśmy się raz najpierw skoncentrowali na tym języku rozwiązań, a dwa, jakbyśmy przypisali do konkretnych regulacji. O tyle to narzędzie jest uniwersalne, że właśnie tak jak tutaj już widać było z tej naszej dyskusji, tak, że można je zastosować i do analizy polityki monetarnej, jak i zrównoważonego rozwoju, tak, jeśli chodzi o regulacje jak najbardziej, ale wymagałoby to jeszcze paru dodatkowych kroków w tej analizie. Jeśli mogę, bo regulacje to jest, wydaje mi się, niebywale wdzięczny temat do tego narzędzia. I bo pani Weronika Przeherska pytała o to, no, kiedy to będzie mogło być szeroko stosowane. No pewnie trochę musi wody w Wiśle upłynąć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie idąc tropem regulacji, po pierwsze regulacje mają, czy projekty regulacji mają to do siebie, że muszą, powinny przynajmniej, zawierać oceny skutków regulacji. Do tych ocen skutków regulacji potrzeba naprawdę sporo analityki. Komponentem często ocen skutków regulacji jest pokazanie, jakie są rozwiązania w innych krajach w kontekście tego, co my wprowadzamy jako określoną regulację. To jest prosta, wydaje mi się, że to jest kompletnie prosta rzecz, a mogła być użyteczna dla tych, którzy projekty regulacji nowych lub nowelizacji regulacji tworzą. Więc można by było po prostu zaproponować, nie wiem, spotkać się z regulatorami i w Sejmie, i w Senacie, i z Rządowym Centrum Regulacji, porozmawiać i powiedzieć, no spróbujmy, tak? Zobaczmy, czy to jest narzędzie, które będzie mogło Wam pomagać w tworzeniu tych regulacji i wszystkich dokumentów, które do nich powinny być dołączone. Więc no,
Myślę, że metodą małych kroków, tu znowu idę w odpowiedź dla pani Weroniki Przeherskiej, metodą małych kroków, ale inicjatywa musi być po naszej, znaczy po waszej stronie, bo obawiam się, że różne agendy rządowe czy instytucje publiczne nawet nie wiedzą, że jest takie narzędzie, więc trzeba by było po prostu zastanowić się, co, jakiej instytucji mogłoby być przydatne i spróbować im to zaprezentować i jako taki pilotażowy nawet projekt zaoferować. I mówię, no jak się okaże, że to jest przydatne i jest wartość dodana, jak takie added value dla nich, to myślę, że to pójdzie znacznie, znacznie szybciej. Zawsze najtrudniej jest zacząć. No jak lokomotywa rusza, to też rusza wolno. Tak, my jesteśmy otwarci na współpracę z regulatorami czy z różnymi tutaj instytucjami też polskimi. Dodam, że testujemy teraz jako zespół to narzędzie dla różnych innych języków niż angielski, tak? Czyli właśnie dla polskiego, dla hiszpańskiego. Robimy teraz analizę rozwoju technologii wyzwań społecznych w Ameryce Łacińskiej. Tutaj nas akurat komisja na to, w tym kierunku nakierowała nas na ten obszar, więc dla polskich regulatorów też z chęcią byśmy weszli taką współpracę. Chciałam jeszcze zadać pytanie, które zawsze staram się zadawać podczas naszych spotkań, a mianowicie oglądają nas osoby, które planują swoje magisterki, doktoraty, szukają tematów i wątków. Takie tematy i wątki się już tutaj w tej dyskusji pojawiły, ale ja bym chciała wszystkich Państwa zapytać, jakie obszary warto jeszcze zbadać, gdzie warto wykorzystać takie technologie i na jakie ewentualne trudności można podczas takiego badania czy też wyboru tematu natrafić. Jeśli mogę, przepraszam, jeszcze nie odpowiadając na to pytanie, które pani w tej chwili zadała, tylko w kontekście tych regulacji, tak mi szło do głowy jeszcze jedna rzecz, jako taka zachęta dla instytucji z regulacjami związanych, a mianowicie niektóre projekty, co większe projekty regulacyjne, poddawane są konsultacjom publicznym, czyli każdy może na stronie danego ministerstwa, które przygotowało daną regulację, każdy może swoją opinię tam skierować. Wydaje mi się, że do analityki tych opinii, które są zgłaszane, a mogą być z różnych bajek, tak, bo każdy może zwracać się na różne rzeczy uwagę w różny sposób, to wasze narzędzie byłoby absolutnie doskonałe, tak? Dlatego, że jeśli rzeczywiście regulacja jest ważna dla wielu środowisk, to tych opinii jest niebywale dużo i przejście i próba skonsumowania tego po to, żeby zastanowić się, czy te propozycje, które tam padają w tych opiniach, są warte zaimplementowania, jakie będą tego konsekwencje. Wydaje mi się, że to jest jakby kolejny argument, żeby rzeczywiście może od tych kwestii regulacyjnych i współpracy z instytucjami przygotowującymi różnego rodzaju projekty regulacyjne, żeby od tego zacząć. Dziękuję. Tak, to jest, myślę, że dziękujemy bardzo za tą sugestię. Tak, jesteśmy, myślę, że sami jesteśmy ciekawi, jak elastyczna jest ta metodologia i w jaki sposób można to dalej wykorzystać nawet do takich krótszych tekstów, tak jak komentarze lub badanie opinii. To jest, myślę, że dużo nam daje do dalszego myślenia. Co do pytania, co może być ciekawe do dalszej analizy lub czym można by było zachęcić studentów, to co tak na szybko przychodzi mi do głowy, to jest to, do czego często zachęcamy, czyli na przykład platforma Twitter ostatnio otwierał swoją bazą danych w celach naukowych i dosyć szybkim trybie można dostać dostęp do nawet do historycznych danych
na przykład umożliwiający do zbierania postów w szerszym kontekście czasowym, również pozwalające na geograficzne analizy, ale jest również opcja taka zupełnie darmowa, która nie wymaga zgody od Twittera, tylko wyłącznie rejestracji. Wtedy te dane są trochę bardziej, chyba jest jakiś 30-dniowy limit, że wstecz tyle można przejść, ale jakby krótka odpowiedź jest taka, że właśnie warto eksperymentować tego typu danymi. Ich obrabiania często nie wymaga jakichś bardzo wyrafinowanych albo zaawansowanych umiejętności programistycznych, a w zasadzie dla studentów właśnie w takich obszarach jak wszystkie takie badania społeczne, wszystkie nauki społeczne, ten obszar związany z analizą mediów jest bardzo rosnące się i ten tak zwany computational social science jest niezwykle, niezwykle ciekawe, więc zachęcamy do wykorzystywania właśnie tych nowych narzędzi dostępnych tak naprawdę dla wszystkich, jeżeli chodzi o dane. Jeśli mogę, bo mnie się wydaje, że już to, co panowie zaprezentowaliście, jest też kapitalnym materiałem dla studentów, którzy chcieliby pisać pracę z tych obszarów, które już przez panów zostały zidentyfikowane, tak? Dlatego, że tam już są gotowe teksty, do których można sięgać. No pewnie studentom jeszcze bardziej by się to podklastrowywanie przydało, bo tych tekstów jest strasznie dużo, no 110 tysięcy, no to nawet jeśli klaster ma 10 tysięcy, 5 tysięcy, no to dla studenta to jest jednak za obszerny materiał. Może dla doktorantów to jest jakaś przestrzeń, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle genialny pomysł, tak? Żeby weszli studenci na stronę DELABu, spojrzeli na ten projekt, powchodzili na te interaktywne mapy, zobaczyli, jakie są klastry, jakie są tematyki, już zidentyfikowane i tam są tak naprawdę gotowe pomysły na tematy prac z gotową literaturą, a z tym studenci często mają bardzo poważny problem, a tu jest naprawdę duża część pracy, ogromna część pracy zrobiona, tak? Tylko trzeba po prostu usiąść, poczytać i zacząć się zastanawiać, jakie tezy zbudować na bazie tego, co się przeczytało. Tak, dziękujemy za te entuzjastyczne rekomendacje. Tak, zachęcamy również wszystkich do eksplorowania tych tekstów. Ja nie wiem, czy te wskazówki dla potencjalnych magistrantów i doktorantów jeszcze jakieś mamy? Czy pojawiają się jeszcze jakieś? Ja mogę dodać. Chciałem zacząć od tego, bo tak sobie uświadomiłem, gdy Michał mówiłeś o rekomendacjach, że miejsc do rekomendacji i narzędzi jest masa, tylko one pokazują rekomendacje, nie pokazując szerszego kontekstu. I to, co jest bardzo ciekawe w waszym narzędziu, żąda jest świadomość tej szerszej przestrzeni. Czyli ja mogę nie tylko próbować odpowiedzieć na pytanie, co mam przeczytać następne, jeśli mnie interesuje temat X, tylko które pięć rzeczy mam wybrać, żeby w temacie X na przykład mieć różnorodny obraz albo stanowisk, albo w ogóle wiedzy na temat, jeśli to jest praca naukowa. Więc to rzeczywiście, przechodząc tutaj do takich jakichś tematów, wskazówek, mi się wydaje, że w ogóle, przepraszam, mam nadzieję, że nie powiem czegoś banalnego, bo ja na przykład o tym słyszałem za mało na studiach, to znaczy, że jest ten kunszt radzenia sobie z informacją, o którym nas mało się uczy. Są dziś też narzędzia, które ja na przykład studiując 20 lat temu nie istniały jeszcze, a dziś korzystając z nich wyobrażam sobie, żeby mi fantastycznie ułatwiły pracę, ale z mojego kontaktu ze studentami miałem poczucie, że nawet najprostsze narzędzia na przykład do katalogowania linków, które mi się wydają takim przepraszam, basicową rzeczą gdzieś tam podpiętą w ogóle do mojej przeglądarki na dzień dobry, no wiele studentów robi wielkie oczy.
oczy, więc zachęcam Was wszystkich. Nie uczą chyba tego, nie wiem, z tego co wiem, za często na studiach, ale jest bardzo dużo miejsc, gdzie można się tego dobrze samemu nauczyć. I znów ten pomysł, żeby po prostu wykorzystać już dorobek tych analiz, bo to rzeczywiście na nim można budować masę fajnych takich prac dotyczących dyskursu na przykład. To ja bym sam bardzo chętnie zobaczył, bo tak jak tłumaczyłem, jest bardzo dużo potrzebnej pracy, żeby tą masę informacji przerabiać na rzeczy, które umiemy przyswajać, czyli ogólnie rzecz biorąc historię, narrację, dyskursy, i to narzędzie pięknie pozwala to robić. Te analizy czy te zbiory, które powstają dzięki tym klastrom, które nadajemy, można traktować jako punkt wyjścia do dalszych analiz tekst miningowych. I my z Krzysztofem prowadzimy takie zajęcia, na których uczymy studentów Pythona, i tam tego typu zbiory tekstów są dalej obrabiane przy użyciu różnych innych metod, czyli takie właśnie jak text mining, czy topic modeling, sentiment analysis, analiza współwystępowania słów. Jakby to jest potencjał jakby do dalszych analiz też takich data science. Więc bardzo lubimy te prezentacje, które studenci tworzą na podstawie tego typu zbiorów tekstów, i technicznie niekoniecznie muszą być one bardzo wyrafinowane, żeby stworzyć fajną opowieść, jak dowodzą nasi studenci. Ja chciałam bardzo podziękować i naszym prelegentom, i koreferentom za to dzisiejsze spotkanie. Najlepsze są chyba te spotkania, po których zostają znaki zapytania, ponieważ to jest po pierwsze okazja do kolejnych spotkań, a tych na pewno w naszym cyklu nie zabraknie, ale też do tego, żeby gdzieś jeszcze do tych tematów w naszych lekturach i dyskusjach poza siecią wrócić. I na to mam nadzieję, a wszystkim życzę dobrego wieczoru. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za tą ciekawą dyskusję i dziękujemy naszym koreferentom za te bardzo cenne uwagi, i mam nadzieję, że będziemy możliwość kontynuowania tej dyskusji i będziemy myśleć intensywnie, jak dalej dążyć w takim lepszym rozpoznanie świata i organizowania informacji. Trzymamy kciuki i czekamy na ciąg dalszy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.